Kurde, zmarnowałem strzały. Dobra, załatwione. Te pumy są dosyć nieprzyjemne, co? O, oskurowane pumy. Ukończone wyzwanie, więc pewnie będą punkty talentów. I mam 8. Akurat tyle, co potrzebuję. Zobaczę sobie... Aha, to są, to jest świat. Spluwy do wynajęcia. Aha. Czyli już nie można na przykład oskurowane pumy, na przykład 8, żeby dostać następny punkt czy coś. A, to są konkretne rybki do zdobycia. Ale to nam ułatwi życie mocno, nie? Fantastyczna sprawa, że te rzeczy można wybierać, że nie trzeba po kolei, że to drzewko talentów jest takie otwarte. I znowu kolejne 3. Aha, nie, to są te 3 punkty talentów, które... Dobra. Bumer, co ty na to, żebyśmy się przepłynęli? A, nie, chciałem sprawdzić, co tu się dzieje. Co to za ciekawostka tutaj? Mogę wynająć gościa, ale no nie chcę. Z oczywistych powodów, po co mi koleś? Czy można ich zatrudnić? Ten wykrzyknik tutaj jest. No, można amunicję dokupić. Ale mam maksimum. Zobaczmy sobie broń. A. Dobrze. Co to jest klub? No, trzeba by aplikacji Ubisoft Club. Okej, okay, okej. Okay. MP5 fajna rzecz, nie? To jest zablokowane. Ale to można łatwo odblokować, nie? Zobaczmy sobie, co to jest. Odbierz za 20. Twoja nagroda jest dostępna. Okej. Okay. Dostępne. To mogę sobie już wziąć, tak? Mogę sobie... Okej. Okay. Mamy jakieś kolimatorki. Kurde, droga sprawa. To by się tłumik przydał, nie? Ale nie stać mnie na tłumik. Jest powiększony magazynek chyba. Chociaż może nie warto, bo... Pytanie z jakich... Dobra, weźmiemy to. Wydałem kasę zamiast zaoszczędzić na tłumik, głupi jestem. Na blisko to będzie fajna spluwka, nie? Kaczkę, można tu zapolować na kaczkę. Boomer! Patrz. Zaraz, a przecież ja mogę też sprzedać tutaj coś, chyba jakieś skóry czy coś. Sprzedaj łupy. No proszę. Szybka sprzedaż. O! O kurde. Samowdarzalny. To nie jest wyszczególniona... Nie jest wyszczególniona amunicja, jaka jest potrzebna. Szybkostrzelność 5. To jest karabin półautomatyczny, nie? Samopowtarzalny, tak to się nazywa tutaj. To jest ten ARC, to jest ten karabinek, który tutaj można znaleźć. Chyba. Szybkostrzelność 8. A ten tak z czystej ciekawości, szybkostrzelność 8, nie? No tak, bo on jest w snajperkach. Ale ma dosyć wysoką szybkostrzelność. Okej. Okay. Ale mimo to weźmiemy sobie tą broń z tłumikiem, tylko czy to jest tłumik kwadratowy? Bezgłośna. Niemal niesłyszalna. Ciekawe, czym się różni ten tłumik. Właściwie cena jest ta sama.
Weźmy to sobie. Mógłbym sobie kupić karabin jakiś. Ale potrzebuję czegoś takiego na blisko. Gorzej będzie, jak nie będę mógł zbierać ammo do tego, no ale... Jeszcze w opcjach bym sobie chętnie przestawił coś, co do czego się bardzo przyzwyczaiłem w tym, w R6, że tryb celowania przełącz. Kiedyś miałem tylko na przytrzymaj, a teraz tak się jakoś przywykłem do tego, że będę mógł z bliska eliminować przeciwników. Nie jest to zabójcza broń, ale może z bliska wystarczy, żeby kogoś... W ogóle nie strzela seriami? No, chyba teraz będzie seriami. Bo tu było po 4 pociski. Po 1, po 4 i chyba nieograniczona seria. Dobra, Boomer, my mieliśmy plan, ja się zgubiłem trochę. Ale obrażenia na pewno wielkie tam nie są, nie? I amunicja do PM-ki będzie potrzebna. Wydaje mi się, że... Zobaczymy. Zobaczymy, co oni tam wyrzucają. Dobra. To jest chyba... No właśnie. Nie mogę? A. Skórę pumy potem się sprzeda. No zdecydowanie jest to przyjemniejsze do strzelania niż... niż łuk z bliska, nie? Tak, to jest broń miuta, to prawda. Ale trzeba przyznać, że jest... Coś mogę tutaj wyprodukować? To tak, niezłomność. Tworzy się prawym. Co my tu mamy? Większe obrażenia w walce wręcz? Okej. Okay. A, straszy wrogów. Chwilowo zwiększa szybkość. Zrobimy sobie to. A, nie mogę zrobić. Bo oznaczanie wrogów i wystraszanie, znaczy możliwość wystraszenia dziczyzny jest dosyć przydatna chyba. Seria A Way Out z setem jest tak dobra, że wrzucę ją na główny kanał. Nie będę wrzucał na Rockplay, tylko wrzucę normalnie na mój główny kanał. Więc spokojnie. Wydaje mi się, że łuk będzie mi służył do czasu, jak... Aż znajdę porządną snajperkę z tłumikiem. A jeżeli... To w zasadzie jest też taka... To też jest taka... Idę na polowanie, żeby mieć skóry zwierząt i żeby móc sobie kupić lepszą broń. Jest bardzo dobre rozwiązanie. Długo czekałem na taką gierkę. Znaczy, jakby też mam takie obawy, że będą się zdarzały rzeczy powtarzalne. To znaczy, że będzie to odbijanie obozów, nieskończoność i tak dalej, nie? Ale dla mnie ważniejsze jest to, że mogę sobie spokojnie patrzeć na czata i robić jakieś tam rzeczy. Czy mogę grać tylko 2 godziny? Nie, mogę grać dłużej, tylko żebym nie palił fabuły, nie? Tu mam samolot. Oż cholera.
Chyba załatwiłem boomera. Dammit, nie lubię takich sytuacji. Nie powinienem w ogóle był się włączać w tą walkę. Dobra, boomer wróci, bo to jest twardy piesek. Z tych kolesi tutaj było więcej niż podejrzewałem, że ich będzie. Dammit. Chodź, piesku. Już dobrze. Kurde, jak podhajdzowali las. Dammit. Coś mam zrypane. Rzucam, naciskam G i zamiast boomera atakować. Dobra robota, piesełek. Muszę wziąć jednak ten karabin, bo do tego ammo jest, a do pistoletów nie ma. O! O, shit! Obejdź! Na miłość boską, misio wyskoczył. Skóra niedźwiedzia czarnego. Co tu można wyhandlować? To mogę sprzedać łupy. Ale dosyć drogie są te skórki. No, oni posługują się przede wszystkim tą bronią, czyli to jest karabin. Będę musiał kupić sobie oprzyrządowanie do tego sprzętu i tyle. Bo MP5 fajna, fajna, ale niestety do PM-ek nie ma tych nabojów żadnych, więc przynajmniej na razie w okolicy. Tu mam jakieś punkty doświadczenia, talenty 0. Zobaczmy, co tu można by odwiedzić dalej. A tu i potem skrytkę preperską sprawdzimy sobie, nie? A, takie małe punkciki to są pojazdy, jakieś jelonki, nie jelonki. Tylko że ten karabinek nie ma niestety tłumika, więc się nie da po cichu załatwiać spraw. Za skóry się dostaje sporo punktów umiejętności. Tak, wiem. Znaczy właściwie nie za skóry, co za polowanie na... Co? Wilk. Kurde. Bez kitu. Oż ty w mordę jeża, odejdź! Ja pierdzielę, narobiłem hałasu. I mogę podnieść. Gdzieś się kurde indyka? Szaleństwo. Przestawię sobie na jeden pojedyncze strzały. Musimy przejść trochę. Jakiś słuchają tych. Thank you.
Załatwiłeś go, Jasku? Co oni znowu tutaj chcieli? Wszystkie zwłoki żeśmy sprawdzili? Muszę odzyskać strzały. Jeszcze jest jeden tutaj. Z tobą ok? Wszystko, gościu? Piernicze. Patrzcie, kurde, jak zabijają gości. No ten akurat nie trafił, ale... Generalnie przebijają ich tym. Tam ktoś się wykrwawia. No proszę. Mam punkty za oskurowanie indyka. Mam za daleko. Cokolwiek tam się wydarzyło, to za daleko jest, żebym... Tak to bym w kółko latał cały czas. Morduję biedne zwierzęta. To jest, wiecie, to jest jakby życie łowczego, który chodzi gdzieś po lesie. Chodź, chodź piesełku, chodź. Dobry z ciebie pies, dobry z ciebie towarzysz. Jak ty masz tutaj? Jeszcze jedno zabójstwo i dostanę punkty talentów. A właściwie dostałem coś, nie? A dwa tylko. Model jazdy jak wygląda? Czekaj, możemy zobaczyć. Tylko zobaczyć, co to za koleś przede wszystkim. I co z nim mogę zrobić, bo... On wygląda, jakby coś miał do mnie, w sensie dla mnie może. Może nie przeprowadziłem z nim... A, mogę go zatrudnić. On jest jako żołnierz, tak? Czekaj, gościu, pogadajmy. Nie, nie da się. Dobrze, przejedźmy się kawałek. What the heck? Oh shit. Oh my god! Ej, wziął i pojechał. No, słuchajcie, no nie ma lekko, no. Na zwierzęta trzeba polować i tyle. Koleś wziął samochód i uciekł. Kurde, zamiast mi pomagać, wierzycie to? A chciałem sprawdzić model jazdy. Dlatego wolę piesełka. Koop jest świetnie zrobiony, Adam, jest zrobiony w ten sposób, znaczy to jest, moim zdaniem to jest ogromna zaleta, to znaczy ja mogę dołączyć do Roya i przechodzimy jego fabułę, natomiast u mnie nie ma progresu, nie? Czyli ja mogę sobie grać indywidualnie i jemu pomagać, to jest na zasadzie takiej, że pomagasz komuś, czyli możecie przejść całą grę wspólnie, ale ale u mnie progres jest mój, a u niego jest jego. No, usunęli animację przeszukiwania i skurowania i tak dalej. No, dzień dobry, Panto. Witam bardzo serdecznie. W zasadzie można w to grać jak ten symulator polowania. Trochę. Zaraz. Straciłem z oczu ten znacznik, co sobie go ustawiłem. Aha, bo dotarłem chyba na miejsce. Zerknijmy. Nie, no przede mną powinien być. Tutaj. I'm not in season. Down, please.
Cywil uratowany. Ale widzieliście, jak się puma czaiła, jak szła za nim? Zobaczcie, są, jak się pomaga cywilom, to można uzyskać informacje na temat ludzi, którzy albo miejsc, albo jakichś wydarzeń. Kład jest na mapie gdzieś. No, dojdziemy do tego punktu i weźmiemy sobie kłada, nie? Tak sobie myślę, że to może być niezły plan. Tylko boję się, że podczas jazdy tym kładem to narobi. Oj, proszę. Co ja tam oznaczyłem? Znowu... Nie, dobry mam kierunek. Ładny ten, ładne headshotki, co? No, tych ziółek mam max. Mogę jakoś wykorzystać, to jest gorczyca chyba, nie? Pal licho. To nie są pieski, to są jakieś wredne bulldogi. Boomer fajnie dostrzega przeciwników. Ale to jest dokładnie to, o czym... Aha, tam jest ten... Jaki cougar? Okej, spokojnie. Gdzie oni biegną? Chyba nie zdążę pomóc. Nie zdążyłem. Jakiś cougar załatwił ją. Trochę się martwi o te dzikie. Koniecznie potrzebuję tłumik do tego. Jak się ryby łowią? No zaraz sobie sprawdzimy może. Ściągnij rybę do siebie naciskając prawy. Zmęcz rybę ściągając ją w kierunku przeciwnym do jej ruchu. Okej. Okay. Off! Kurde! Dammit! Chyba nie wyszło. Znaczy już rozumiem o co. Dobra. Ciągnęła mnie do wody. Chodź, łapaj się. Coś nie pykło. Za pierwszym razem, kurde, trzy ryby popłynęły. Boomer odstrasza, kurde. Niech to licho porwie. Gdzie jest wędka teraz?
Shit, jest, nie bardzo rozumiem, bo tu trzeba prawo-lewo rzucać, ruszać tą wędką. Żeby ryba ten, żeby ryba, żeby skontrolować jej ruch. I próbuję, ale... Urwała się. A może, zaraz, zaraz, wydaje mi się, że coś robi nie tak. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. To już powoli łapię. Jest ważny ten moment złapania i potem... Kurde. Ale walczy. Czuję się, jakbym fizycznie się z nią siłował. Dawaj. No kur! No żeż ja pierdzielę. Oh my god. Jeszcze raz spróbuję, ale masakra jest. Za blisko zarzuciłem. Ja pierdzielę. Trzeba popuszczać i łapać gdzieś. Żeby ją zmęczyć. Bo trzeba jej pozwolić uciec troszkę. Ale nie za bardzo. Mogłoby się wydawać, że po takiej walce powinna być już wykończona, nie? Hello.
Ale walczy. Ja pierniczę. Kurde, zaraz nowy patrol przyjdzie, tyle trwa to łowienie. Chyba nie uda. Jakaś zadyma, wojna trwa, kurde, a ja tutaj ryby łowię. No żeż, idź ty w dupę. Nie, mam dosyć. No przecież kur... No ja pierdzielę, nie wierzę. What the fuck? Żmija jeszcze mnie. Trzeba wykupić perki na połów. No dobra, no może tak. O, sorry. O, matko.